Szczęść Boże wszystkim, witam Was Mateczek na kolejnym kursie z matematyki. Tym razem celem kursu będzie całkowanie numeryczne, również przy pomocy Excela. Całkowanie numeryczne ma to do siebie, czym w ogóle jest całkowanie. Jest to po prostu, można to nazwać, obliczaniem pola figury pod wykresem funkcji f od x. Można to tak nazwać, ponieważ to jest. Całkowanie numeryczne ma bardzo ważną taką wadę, że wartość początkowa, od której liczymy całkę, ma bardzo duże znaczenie. Dlatego też zajmiemy się obecnie funkcją sinus i zobaczycie, jak bardzo duże znaczenie ma wartość początkowa. Na początku zaczniemy od zera. Zainicjuję wszystkie kolumny zerem. Tak samo wartość początkowa całki będę liczył od zera. Będzie funkcją sinus, więc tak, to się równa. A, przepraszam, kolumna x-ów, czyli 0,05. Z takim krokiem będziemy liczyli całkowanie do powiedzmy 14. O, niech będzie. Do 14. Funkcją, której będziemy liczyć całkę numeryczną, będzie funkcja sinus x. A2 równa się a sinus a2. Rozciągniemy to na cały zakres. No i tutaj oczywiście całka. Czym będzie całka? Ano wartością poprzednią całki c1 dodać wartość funkcji razy delta x, czyli b2 razy delta x. Delta x to jest 0,05. 0,05. Oczywiście znaczek równa. Enter. Rozciągamy to na cały wykres. Jest to całkowanie metodą prostokątów, gdyż do poprzedniej wartości całki dodajemy pole prostokątu, który jest odcinkiem delta x pomnożonym przez wysokość, czyli wartość funkcji. Oj, przepraszam, tu się coś napsuło. Teraz wystarczy tylko narysować wykres, wstaw, wykres, xy punktowy. Utwórz. No i mamy wykres całki. Jak wiadomo, właśnie dlaczego chciałem to, co chciałem teraz pokazać, czyli dlaczego wartość początkowa ma duży wpływ na całkowanie numeryczne. Ponieważ wiemy, że dla funkcji zera sinus jest zerem, a całka powinna wynosić minus 1, czyli od takiego punktu powinniśmy liczyć. O, i mamy już po prostu sinus ładnie obliczony. Dziękuję wszystkim. A, i teraz tak, to jest metoda prostokątów. Metoda trapezów będzie różniła się tym, że weźmiemy, oczywiście tutaj w liczeniu wykresu za wiele to nie zmieni, gdyż damy po prostu b2 plus b1. B1, oczywiście. Zero pół, czyli jedna druga. Jedna druga razy. Oczywiście trochę liczby się zmieniły, jednak sam wynik całki, jak widać, nie bardzo. Są to kosmetyczne sprawy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mateczek, szczęść Boże wszystkim. To zapraszam do kolejnej części kursu.